tvpodkarpacie.pl. Panie Marszałku, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Radni, Szanowni Goście. Chciałam nawiązać do tego, o czym mówił Pan Radny Wojciech Buczak i Pan Prezes Darecki. Jeśli patrzymy na województwo podkarpackie, to ono wyróżnia się pewnymi cechami, przykro mi, że negatywnymi. Ostatni spis powszechny dostarczył nam bardzo niepokojących informacji o wysokim poziomie emigracji zarobkowej młodych ludzi z województwa podkarpackiego. Na każdy 1000 mieszkańców 84 osoby wyemigrowały. 84 osoby na 1000. Emigrują ludzie młodzi i wykształceni. Możemy zrobić dokładną analizę i wtedy zobaczymy, jaki to jest ogromny ubytek dla województwa podkarpackiego. W Sejmie jestem inicjatorką takich interesujących dyskusji na temat ubóstwa, na temat bezrobocia i mogę powiedzieć, że województwo podkarpackie wyróżnia się także bardzo wysokim poziomem ubóstwa. Dochody w województwie podkarpackim są o blisko 25%, dokładnie 24,6% niższe niż ogółem w Polsce. To jest najbiedniejsze województwo, gdzie są najniższe dochody. Dalej, jeśli chodzi o bezrobocie, to spis powszechny pokazał, że bezrobotnych jest tutaj prawie 18%. Rejestrowanych, a przecież nie wszyscy zarejestrowali się. To jest bardzo, proszę Państwa, trudny problem. To są te, jeśli mówimy dzisiaj o strategii, to musimy zobaczyć, czy ta strategia, która była realizowana do tej pory, dała województwu podkarpackiemu szansę na to, żeby tę palmę pierwszeństwa w tych bardzo niepokojących zjawiskach, jakim jest wysokie ubóstwo, wysokie bezrobocie i bardzo wysoki poziom emigracji zarobkowej, pozwoliła utracić. Ale jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałam powiedzieć. Ostatnio omawialiśmy na Komisji Zdrowia, w której pracuję, problemy dostępu do usług ochrony zdrowia, realizację programu, między innymi programu nowotworowego. Sięgnęłam zatem po dane dotyczące województwa podkarpackiego. I złapałam się, szczerze Państwu powiem, za głowę. Jeżeli warunki leczenia, dostępności do usług ochrony zdrowia, bo w samym Rzeszowie są 7 razy lepsze niż w powiecie bieszczadzkim, leskim i mamy tam do czynienia z bardzo niepokojącą sytuacją epidemiologiczną, jeśli chodzi o choroby nowotworowe i z ogromnym zróżnicowaniem na terenie województwa podkarpackiego, to oznacza, że ta strategia, która jest niezwykle ciekawa, niezwykle ważna, ale ona nie będzie likwidowała tych bardzo trudnych problemów, które w ostatecznym rezultacie nie przyniosą dobrego rozwoju, bo dzisiaj dobry rozwój to jest nie tylko zrównoważony rozwój, ale to jest także rozwój, który daje obszarom o gorszych możliwościach lepsze znacznie warunki dostępu. Jeżeli obszary tego właśnie południa i wschodu województwa podkarpackiego będą się wyludniać w takim tempie, w jakim się wyludniają, to w gruncie rzeczy nie bardzo będzie wiadomo, dla kogo będziemy realizować pewne programy. To są bardzo trudne problemy i dlatego prosiłabym Państwa, aby jeszcze teraz, kiedy rozmawiamy o strategii, rozmawiamy o zadaniach, zastanowić się, tak jak mówił Pan Prezes Darecki, zastanowić się, czy my, jako to województwo, które niewątpliwie należy do najbiedniejszych, rzeczywiście poświęcamy te środki na to, żeby się z tego ubóstwa wydobyć po prostu, żeby znaleźć takie siły i takie możliwości, żeby po prostu stracić tę niechlubną palmę pierwszeństwa. I jeszcze jedna sprawa, o której muszę powiedzieć koniecznie. Otóż większość mojego czasu poselskiego poświęcona jest na walkę z wiatrakami, dosłownie, na walkę z wiatrakami. Przede wszystkim w województwie podkarpackim. I nie da się przypadkowo, tutaj jest, zdaje się, ktoś z Podkarpackiego Centrum Planowania Przestrzennego, nie da się połączyć wiatraków stawianych chaotycznie w różnych miejscach z rozwojem turystyki. Proszę mi wierzyć.
ja już ten problem przeanalizowałam. Nie da się już dalej pakować pieniędzy, tak jak to stało się w woli Rafałowskiej, 64 miliony zostały zakopane w czterech kołach. I nic, panie komendancie, nie pomoże nazywaniu na tych ludzi, pan wie, o czym mówię, kordonów policji po prostu. To są bardzo ważne problemy, o których tutaj mówię i będę bardzo zobowiązana, jeśli państwo, przyglądając się strategii, spojrzycie na to, tak jak mówił pan marszałek, tak jak mówił pan prezes Darecki czy pan Buczak, spojrzycie na to z tego punktu widzenia, czy rzeczywiście ludziom na tym terenie, dzięki realizacji tej strategii, będzie żyło się lepiej. I czy młodzi ludzie zagłosują za tą strategią, zagłosują w ten sposób, że tutaj będą pracować, tu założą rodziny, tu będą mieli dzieci, tu będą je wychowywali, a nie zagłosują w ten sposób, że kupią bilet tani w linii lotniczej w jedną stronę. Bo byłaby to naprawdę tragedia dla tej pięknej, bogatej i wspaniałej ziemi, jaką jest Podkarpacie. Dziękuję. TV Podkarpacie.pl